Witajcie, Kościele. Myślę, że Rafał taki zrobił dobry wstęp do tego słowa, też, którym będę chciał się tu dzisiaj podzielić. Takim punktem zaczepienia, punktem odniesienia do tego słowa jest fragment wyjęty z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan. To ten fragment gdzieś tak szczególnie do mnie przemówił w tym tygodniu. I gdzieś też w tych rozważaniach potem poszedłem dalej. I chciałbym przeczytać ten fragment. To jest pierwszy list Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, wersety od 5 do 7. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. I jeszcze drugi rozdział, 13 werset. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście. Nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was, wierzących, skutecznie działa. Przeczytałem krótkie fragmenty z listu do Tesaloniczan. I czytamy, że tym ludziom zwiastowana była Ewangelia. Była to prawdziwa Ewangelia. Czytamy o mocy, o Duchu Świętym, który działał. Czytaliśmy, że Tesaloniczanie przyjmują Słowo Boże. Nie jako słowo ludzkie, ale jako Słowo Boże, które działa. I w liście do Hebrajczyków też mamy napisane, że Słowo Boże jest skuteczne, jest ostrzejsze niż wszelki miecz. Ono rozdziela, ale też to Słowo też nas czasem koryguje, czasem prostuje i prowadzi do tego, żeby też człowiek Boży był doskonały, jak to jest napisane też w liście do Tymoteusza. I widzimy, że Tesaloniczanie są wzorem. Widzimy, że są wzorem dla wierzących w innych miastach i ewidentnie jest widoczny owoc w ich życiu. Usłyszeli, uwierzyli, przyjęli. Duch Święty się ich dotknął. Jest to widoczne. I patrząc właśnie na przykład Tesaloniczan, chciałbym odnieść to do naszych czasów, do Kościoła. W różnych miejscach, co niedzielę, tak i dzisiaj, ludzie się gromadzą. Gromadzą się także czasami w tygodniu. Tak? Zwiastowane jest Słowo Boże, zwiastowana jest Ewangelia. No nawet powiedzmy w tych gdzieś tam nominalnych, w tych większych, tak, kościołach, denominacjach, no tam przecież też jest czytane Słowo Boże. No, oczywiście też inna sprawa, jak to słowo potem jest gdzieś rozważane, tak, ale no są czytane fragmenty Słowa Bożego. Natomiast niewątpliwie widzimy no różny stan duchowy kościołów. Ale też załóżmy, że faktycznie Słowo Boże jest zwiastowane z mocą, działa Duch Święty, jest ono głoszone tak, jak trzeba. Widzimy Kościół, na przykład taki jak nasz. I też patrząc na pojedynczych ludzi, którzy to słuchają, pojedynczych członków zboru, pojedynczych ludzi, którzy uczestniczą w nabożeństwie. Gdy popatrzymy na ich życie, to też widzimy, że
oni wydają różne owoce, czasem ich nie wydają. No i jak to jest, że w jednych Słowo Boże działa, w drugich, można powiedzieć, nie działa? Przecież czytaliśmy, że Słowo Boże jest skuteczne, tak? I też taki, ten fragment, tak, z listu do Tesaloniczan też gdzieś zmusił mnie do tego, żeby zastanowić się, dlaczego jest tak, jest, tak? Że dlaczego ludzie są na różnym poziomie. Oczywiście to często wynika ze stażu, tak? Jaki też są w danym kościele, czy w stażu, kiedy poszli za Bogiem, kiedy się za tym opowiedzieli. Natomiast tu też widzimy różnicę, tak? Że czasem staż jest podobny, a owoce są lub ich brak jest całkowicie różny. I teraz chciałbym przejść do podobieństwa o siewcy. Ostatnio na grupie w piątek to słowo rozważaliśmy i to słowo też mi dało trochę do myślenia i też chciałbym je rozważyć i tym się podzielić. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Myślę, że tam to jakoś dla mnie tak najbardziej ten obraz siania, obraz różnych gleb jest tak najlepiej wyjaśniony. Natomiast ta przypowieść jest właśnie w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka i w Ewangelii Łukasza, a więc 8 rozdział Ewangelii Łukasza. I czytam od 4 wersetu. A gdy się zeszło wielu ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie: wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je, a jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. Więc Pan Jezus przychodzi, Pan Jezus w zasadzie, to ludzie gdzieś do Niego przychodzą i Pan Jezus daje pewien obraz. Obraz, który na pewno ci ludzie znali, obraz siewcy, który rozsiewa ziarno. I tak też czytamy: ziarnem jest Słowo Boże. I widzimy, że to ziarno padło na różne gleby. No i teraz czytamy wyjaśnienie. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. W szeroko pojętym kościele na pewno ludzie, którzy zasiadają w ławkach, na pewno jakaś część należy do tej grupy. I mamy tu obraz drogi, mamy tu obraz diabła, który jest napisane, wybiera słowo z serca, aby ludzie nie byli zbawieni. I patrząc na tą grupę, można oczywiście pójść tą stroną i założyć: to są ludzie, którzy nie otrzymali łaski zbawienia. To są ludzie, w których działa szatan. Oni tego nie przyjmują. Natomiast patrząc na list do Rzymian, na pierwszy rozdział, werset od 18 do 21, czytamy takie słowa: albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, może być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem,
tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Patrząc na ten fragment, jest tu gdzieś napisane, że ludzie przez swoją nieprawość tłumią prawdę. Ludzie, którzy żyją w grzechu, nie przyjmują prawdy, mimo że przecież widzą stworzenie Boże, widzą świat stworzony, ale odrzucają. Wątpią, tak, że może nie wiem, biorą w jakąś właśnie wątpliwość, czy może to Bóg stworzył, ale ten grzech, ta nieprawość sprawia, że oni tłumią prawdę i nie chcą poznać Boga, nie uwielbiają Boga i w związku z tym pogrążają się w ciemności. No i właśnie, patrząc na ten obraz tej drogi, na to ziarno, które tam padło, z jednej strony można powiedzieć faktycznie, ci ludzie po prostu, Bóg do nich nie przyszedł, Duch Święty się ich nie dotknął, ale z drugiej strony może właśnie to, że nie widzą, wynika z ich własnych decyzji, z tego, że przez swoją nieprawość, przez swój grzech tłumią prawdę. I dalej czytamy, a tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowa, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Opoka, grunt skalisty, mamy obraz ludzi, którzy uwierzyli, którzy przynajmniej, tak jest napisane, przyjęli to słowo, tak? Czyli gdzieś Bóg się ich dotknął. I co się dalej z nimi dzieje? Oni przyjęli słowo, ale nie rozwijają się duchowo. Nie dbają o rozwój. Można powiedzieć, patrząc na list do Hebrajczyków, że może karmią się tylko mlekiem, czyli ciągle gdzieś w jakichś podstawach, a może nawet przestali mieć społeczność z Bogiem, może przestali o to dbać. I co się dzieje? Ci ludzie do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. No i chyba widzimy też takich ludzi, którzy gdzieś uwierzyli, którzy byli przez jakiś czas, którzy może nawet się ochrzcili, ale nagle gdzieś znikają. I te powody zniknięcia mogą być oczywiście różne, ale tu mamy mowę o tym, że w chwili pokusy odstępują. Co może być też tą chwilą pokusy? Nie wiem, może to są właśnie jakieś naciski ze strony społeczeństwa, ze strony rodziny, która jest niewierząca. Ci ludzie przyjęli tak słowo, ale po jakimś czasie po prostu z różnych przyczyn odpadają, nie są ugruntowani i odchodzą. No to też jest pytanie o kwestię zbawienia, tak? No natomiast jeżeli czytamy, że do czasu wierzą, tak, no to ta wiara ustała, więc można też założyć, że no to są ludzie po prostu nie zbawieni. I dalej czytamy, a to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Kolejny obraz i taki obraz, myślę, smutny, ale też chyba bardzo realny w dzisiejszym Kościele. Ludzi, którzy usłyszeli, ale którzy tak naprawdę po czasie zaczynają żyć dla siebie. Nie żyją dlatego dla Jezusa, który ich umiłował, ale gdzieś dopuszczają do swego życia różne rzeczy. W ich życiu może i jest miejsce na Słowo Boże, ale też dużo miejsca zajmują inne rzeczy.
tak czytaliśmy, to mogą być troski, to mogą być bogactwo, czy tak w innych Ewangeliach pisze łuda bogactwa, czyli takie oszustwo bogactwa, czy też przyjemności. I myślę, że takich ludzi jest właśnie wiele, którzy z jednej strony usłyszeli dobrą nowinę, słowo do nich doszło, ale idą tak przez życie właśnie z jednej strony trochę przy Słowie Bożym, ale z drugiej strony świat, tak? I czytamy, że ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Nie ma w ich życiu widocznych owoców. Nie dochodzą do dojrzałości. To też jest kwestia, czy to są ludzie zbawieni. Nie wiem, nie mi to oceniać, tak? Ale ten obraz myślę, że jest naprawdę widoczny, przynajmniej nie wiem, ja go gdzieś obserwuję, tak? Patrząc na ludzi, na ludzi, którzy są w kościele, obserwując też ich po prostu życie. I dalej czytamy, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Jezus powiedział, że kto trwa we mnie, ten owoc będzie wydawał. I ci ludzie właśnie przyjęli to słowo, trwają w Chrystusie i trwają w Słowie Bożym. Czy przechodzą jakieś trudności, złe chwile? Pewnie się i zdarza, tak? Ale myślę, też takie momenty wychodzą z nich zwycięsko, bo też w swoim życiu polegają na Bogu, polegają na Słowie Bożym i w tej praktyce swojego życia, nawet jeżeli jest jakaś słabość, to wychodzą z tego z mocą, tak? Tak jak apostoł Paweł napisał, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. W ich życiu widoczny jest owoc. Ten owoc jest różny, tak? Czytamy w innych Ewangeliach, gdzie czytamy o 30-krotnym, o 60-krotnym, o 100-krotnym, tak? Natomiast ewidentnie to są ludzie, którzy trwają w Bożym Słowie, którzy trwają w Bogu i w Bożym Słowie. Duch Święty przyszedł do ich życia i oni są posłuszni. Uwierzyli i trwają w tej wierze. Też Rafał dzisiaj mówił właśnie o pierwszym kościele, o ludziach, których właśnie dotknął Duch Święty, ale też Słowo Boże gdzieś przestrzega, że między innymi można zasmucać Ducha Świętego. A ta gleba, ta dobra ziemia pokazuje, że to są ludzie, którzy jednak trwają Bogu, trwają, są przekonywani przez Ducha Świętego i są Mu posłuszni. A wtedy, kiedy zasmucamy Ducha Świętego, no to jest właśnie być może ta trzecia gleba, kiedy z jednej strony jest Słowo Boże, a z drugiej strony jest świat. I to jest taka droga na dwie strony. Tak? Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo właśnie zacząłem od tego listu do Tesaloniczan, gdzie jednak czytaliśmy, że Tesaloniczanie przyjęli Słowo Boże i było widać owoc w ich życiu. I nasze życie pokazuje też, jaką tak obrazowo tą glebą możemy być. I też ten obraz, który Jezus nakreślił, myślę, że można go jednak odnosić do dzisiejszych czasów. Ja też tak na niego spojrzałem i chciałem się tym podzielić. Ale to też jest taka kwestia, żeby właśnie zadać sobie pytanie, tak? Jak to jest w moim życiu? Jak to jest w życiu Kościoła, tak? Bo też to, jak Kościół funkcjonuje, jak między innymi funkcjonuje w czasie nabożeństwa, jest właśnie efektem tego,
jak żyje na co dzień, tak? Jak, czy jest faktycznie wierny Bogu, czy jest posłuszny, czy tylko jest jakiś pozór, pozór pobożności, tak jak to jest napisane. Ale pozór pobożności się wyróżnia pewną rzeczą, że życie tych ludzi, którzy mają ten pozór pobożności, tam nie ma mocy, tak? Ich życie jest zaprzeczeniem mocy, a Ewangelia jest mocą Bożą, tak? Ku zbawieniu każdego, kto wierzy, czyli co nie ma wiary, tak by to wychodziło. No ten obraz gdzieś niby znany, niby często się do niego wraca, dla mnie jakoś tak na nowo go odkryłem. Przed nami czas uwielbienia i to też jest czas, kiedy stajemy przed Bogiem i też tak wygląda gdzieś nasze życie. Tak potem też wygląda ten czas, między innymi ten czas modlitwy, czas uwielbienia. Mam nadzieję, że dzisiaj wielu z nas, że większość z nas może stanąć przed Bogiem jako ci, którzy uwierzyli Mu, przyjmują Jego Słowo, są posłuszni i będą mogli oddawać Bogu chwałę. A dla tych wszystkich, dla których, w których życiu jest coś nie tak, być może niech to będzie czas, kiedy też będzie trzeba wyznać jakiś grzech, będzie może trzeba zastanowić się wprost nad swoim życiem. Miejmy teraz dobry czas, czas modlitwy. Niech ten czas odda chwałę Bogu. Amen.